przyszedł na to czas i przyszła na to decyzja, że tak, jestem gotowa, żeby taki catering otworzyć, założyć. No i tutaj w zeszłym roku, luty, przygotowania, półroczne, ponad półroczne przygotowania, ponad półroczne, prawie roczne przygotowywanie nowoczesnego zakładu produkcyjnego, który jest naprawdę pod wielkim wrażeniem, robi wrażenie. No i moment wystartowania, marzec, przełom kwietnia i nagle wybucha pandemia. To był taki dosyć moment trudny dla wszystkich, bo wszystko było przygotowane, osoby operacyjne, dietetycy, grono tak naprawdę olbrzymi zespół. No i tutaj duża odpowiedzialność też spoczywała na mnie, czy wciskam zielony przycisk i startujemy. I podjęłam to ryzyko, zadecydowałam, że tak, wspólnie z moimi wspólnikami. Stwierdziliśmy, że to jest też ten moment, kiedy pokażmy to, że jednak zmiana nawyków na lepsze, to jest na to czas, nawet mimo tego, że jest pandemia, że jest dużo stresu, jest duży strach, dużo lęku, natomiast to żywienie, właśnie teraz dbałość o zdrowie, to jest najważniejszy punkt właśnie w czasie pandemii. Moje podejście takie dosyć restrykcyjne w kontekście tego, co bym chciała, żeby znajdowało się w cateringu, to przede wszystkim eliminowanie tych składników jak pszenica, jak cukier, produkty przetworzone. I na tym mi najbardziej zależało, dlatego też mamy do wyboru różne opcje diet. Czy to jest dieta, na przykład wyzwanie wojownika, jaką stosuję ja na przykład z moim mężem, tak naprawdę to są, to ja tak nazwałam wyzwanie wojownika, ale to jest nic innego jak eliminacja niektórych produktów spożywczych. Dodatkowo mamy też bez glutenu, bez laktozy i nowe diety, które też są pewnymi trendami żywieniowymi, jak intermittent fasting.